Yo, hej, cześć, manko, z tej strony VCR. Witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars i w dzisiejszym odcinku pogramy sobie, słuchajcie, troszkę El Primo. Mam go na 16 rangu. Na dole w komentarzach napiszcie, na którym wy macie, słuchajcie, ranku El Primo. I jeszcze chciałbym was prosić, żebyście dali znać mi w komentarzach, czy robimy nowe konto w Brawl Stars. I słuchajcie, znowu zdobywamy po kolei te 1000, 2000, 3000, 4000 pucharków, 5000 pucharków. I później oczywiście możemy zrobić giveaway na takie konto, a może jeszcze otworzymy jakieś oferty. Bo jak widać, słuchajcie, na moim koncie nie mogę trafić żadnej nowej, dobrej, słuchajcie, postaci. Bo mam nadal tych postaci 17 na 22. Oczywiście zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę. A my, słuchajcie, idziemy na solo pobawić się troszkę tym El Primo. Miałem ostatnio El Primo już prawie na 17 ranku, ale niestety, słuchajcie, tak mi przyszło, że po prostu spadłem. No jak to zawsze, słuchajcie, robimy push, a później po prostu spadamy. Pamiętajcie, łapeczki w górę, byłbym mega wdzięczny. Jeszcze wam tutaj zrobię fajny opening i idziemy zagrać sobie El Primo, tak jest. O kurczę, dobra. Dwa tikety mi poleciały i teraz znowu końsy. Kurczę, mówię wam, ja mam pecha, słuchajcie, na tym koncie, mam bardzo ogromnego pecha, bo nie mogę trafić żadnej nowej postaci. To jest, słuchajcie, nie wiem co się dzieje, więc wolałbym po prostu zrobić nowe konto i może, kurczę, na nowym koncie się uda, bo dużo widzów mi pisze, że ej, gram od niedawna, a trafiłem już na przykład dwie legendy. Oczywiście to chyba nie jest bait, nie? El Primo, słuchajcie, postać, która bije nam na blisko, chciałem podejść do tego bóla, dlatego że on tu po prostu uderzył. Oczywiście też możemy sobie kampić El Primo, to słuchajcie, no... Będziemy go tu denerwować. No i co? No i padnął. No i dziękuję. Tak, słuchajcie, żebyśmy sobie wygrali tutaj jakieś kurcze meczyki. Aha, tam jest Mortis, dobra. I on tu się bije z Frankiem, tak? Oczywiście El Primo ma takie ulta, że robi wielki, bardzo ogromny wyskok. Wiadomo, przy czym, słuchajcie, gdy ląduje, no to po prostu zadaje damage, tak? Dobra, 8 osób zostało jeszcze. Taka mapka Skull Creek, no fajna też w jakimś tam, słuchajcie, stopniu jest fajna na Dynamike, jeśli ktoś lubi grać właśnie Dynamike'em. Też polecam pograć, bo widziałem, tutaj gram dużo meczy, to widzę, słuchajcie, jakie tu postacie grają, ale zauważyłem, że też postać bardzo fajna na Franka. W sumie na Franka to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. I od razu ulta, słuchajcie, i właśnie w ten sposób wykorzystałem i ubiłem gościa. Dobra, tu jest Mortis w środku. Ale ty Mortis... O nie, dobra, ja uciekam, bo Frank jest, słuchajcie, ma ulta, nie? Frank ma generalnie ulta. Tak jest, ja przegonię tego Mortisa, żeby on poleciał w stronę Franka. I mam nadzieję, że oni się tam nie steamują. Dobra, poleciał ten. Oczywiście Mortis będzie biegał. Ja mam Mortisa aktualnie na 200 pucharków. Wezmę go tutaj, tak, w ten sposób. Przegonię go. Może ucieknie. Nie ucieka, dobra. Tak. Niestety tutaj się, słuchajcie, steamowali. Steamowali się bardzo fajnie. No, zobaczcie sobie, są, słuchajcie, teamy. Nie, zobaczcie się, co tu się dzieje, nie? Kurde, ale mamy trzecie miejsce, tak? Ej, ubiłem tego, ten Frank w ogóle to jakiś dziwny był. Serio, i zobaczymy, kto wygra. O, Bull wygrał. No, ale mamy, słuchajcie, plus 4 pucharki. Tam chyba jeszcze ulta wykorzystałem, tak? Tam chyba jeszcze ulta wykorzystałem. Dobra, lecimy kolejny meczek, Skull Creek, El Primo. Nie wiem, czy jest aż tak dobrą postacią na tą mapę, ale ja teraz gram El Primo, bo mam zamiar go zrobić na 400 pucharków. Więc wiecie, o co chodzi, tak? I wykorzystałem ulta, niestety, na boksa. Mogłem skoczyć na tego bóla i go... No, mogłem go nawet ubić, słuchajcie. No, ale tak to jest, jak się klika auto-aima. No i niestety później tracimy przy tym, tak? Dobra. Ta Shelly go dobiła. Super. No, nie podejdę, bo mam 4000 HP. Jestem ciekaw, czy ta Shelly przyjdzie do mnie. Tak, idzie ta Shelly do mnie.
Dobra. No i niestety pękłem od, słuchajcie, od Daryla. Od Daryla. No, Daryl tutaj ładnie wykorzystał i podszedł pod moją stronę. 350 mamy w tym momencie. Jest dobrze, wychodzimy na plus. To się, słuchajcie, liczy, żeby wchodzić na plus, a nie na minus. W ogóle nie będzie teraz odcinków zbytnie na green screenie. Będzie, słuchajcie, takie coś jak tutaj jest. Czyli kamerka plus obramowanie, bo niestety, słuchajcie, coś mi się dzieje z tym green screenem za każdym razem. Nie jestem w stanie nic zrobić, dobra. Podejdę sobie tutaj wyżej, bo ja chyba szybciej ubiję od tego. Dobra, wziąłem sobie. Niech ten Dynamite, tu oczywiście możemy troszkę przykampić. Może ten Colt podejdzie, może nie będzie sprawdzać tych krzaków, bo są niestety osoby, które nie sprawdzają w ogóle krzaków, podchodzą blisko. Ja też w sumie tak nieraz mam, że idę tam, wiecie, w stronę krzaków, nawet ich nie sprawdzę, bo robię coś szybko, bo się na przykład gdzieś tam, słuchajcie, stiltowałem w pewnym momencie, tam na przykład chciałem gdzieś uciec i po prostu nie sprawdzam sobie krzaków, że ja nie podchodzę i nie sprawdzam, co i jak tam, słuchajcie, piszczy. Dobra, o Jezu, jaka tam szelka była na 6, miała 6 gemów, no nieźle, kurczę. I ona chyba idzie w moją stronę, czy ona nie idzie w moją stronę, dobra. Dobra, ucieka. Ajajaj, chciałem naprawdę blisko podejść i niestety podszedłem za blisko. Minus jeden. Dobra, jeden minus na odcinku, to chyba nie ma tak źle, co nie? El Primo! Tak, kto lubi dźwięk El Primo, niech zostawi łapeczkę w górę, był mega wdzięczny. Lecimy dalej, słuchajcie, wkurwiony nawala. Tutaj leci ostro z pucharkami. Tak, leci ostro z pucharkami, no nieźle. Dobra. Chciałem podejść bliżej do tego Franka. Za blisko. Oj, za blisko. On zaraz sobie nabije ulta na mnie. Dobra. On już ma ulta, więc to muszę uważać, serio. Dobra. Gdzie on to ulta wykorzystał? W którą stronę? Dobra, tutaj spróbujemy odciąć drogę, w razie czego. Tu już El Primo podchodzi. I uciekam od razu. Wow, ale wpadłem prosto pod dynamity. Kurde, albo on wyczuł, albo rzucił z głupia po prostu. Myślę, że rzucił tak wiecie, tak głupio sobie rzucił i się mu udało, kurczę, trafić na mnie. Chciałem uciec, bałem się iść w prawą stronę, bo chyba tam gdzieś ból był, więc wiecie, o co chodzi. Ja po prostu chciałem sobie uciec, no i tak, słuchajcie, wyszło, że kurczę, że uciekłem, no. Oczywiście od tej strony. Hej, co, Tanita przyszła, może ja teraz pójdę w jej stronę. Dobra, Nita uciekła, ja przynajmniej sobie wykorzystałem i wziąłem sobie Gema, tak? Dobra, ona już straciła ulta, ta Nitka. Dobra, teraz musimy wyjść na plus, ej ludzie, teraz musimy wyjść na plus, tam jest Mortar w ogóle w środku. O, Mortar, ja to mówię Mortar. To taki Mortar. Kurde, za blisko do Shelly, za blisko. Tak nie róbcie, słuchajcie, nie podchodźcie za blisko, tak nie róbcie, nie podchodźcie za blisko do Shelly. Kurde, ja się troszkę tak, no wiecie, no chciałem dobrze, a wyszło źle, bo ja bym ją ubił, nie? Ja bym ją generalnie ubił, ale niestety, no nie pykło nam. No i straciliśmy teraz pucharki. To, co zyskaliśmy na odcinku, to wszystko straciliśmy, więc to jest takie troszkę, no... No kurde, mać, no uciekła mi, kurde, a ja bym ją ubił. Ja bym ją ubił, serio. Ja bym ją ubił, może za blisko. Ojejku, bateria mi wyskoczyła. No i co, no i teraz ja uciekam, ale zaraz ja będę mieć ulta, nie? Zaraz ja będę mieć ulta. Ona już ma też ulta, kurde, mać, no teraz będzie za mną biegać? Serio? Jest, padła. Dobra, muszę wycofać od razu.
Ubiłem ją. Kurde, macie, troszkę przestraszyłem i chyba lagi są. Tak, był lag, słuchajcie, bo internet oczywiście, coś się zwiesiło. Jezu, przychodzą jakieś powiadomienia na tym telefonie. Dobra. Przynajmniej, słuchajcie, zróbmy ostatnią walkę, żebyśmy wyszli na plus. Jeszcze nie jesteśmy chyba na plusie bodajże, zawsze zapominam. Dobra. Jest tutaj coś w krzakach? Nie ma nic, dobra. To oczywiście będziemy stać. Myślę, że jakbym coś uderzył z dwa razy, to nabił sobie ulta i bym zeskoczył. Dobra, tam jest Mortis, więc to jest plus. Myślę, że ten Mortis ubije tego. Nie zobaczymy, kurde, kto wygra, bo ten Mortis... Jeśli gościu gra dobrze Mortisem, ja go spróbuję przeganiać. Przegonić go. Jeszcze trochę. No mógłby ból na niego wyskoczyć, no mógłby. Ajajaj, 300 HP. I patrzcie się, i teraz Mortis. Ciekawe, czy Mortis wygra. Ciekawe, czy Mortis wygra. Ajajaj, no gdyby ten ból... No, wiedziałem, że jak tam podejdę w tamte krzaki, to po prostu przegram. Dobra, pograliśmy sobie El Primo. Niestety nie wyszliśmy dzisiaj aż tak bardzo mocno na plus, tylko i wyłącznie 3 pucharki, ale pokazałem wam z bliższa El Primo. Dajcie też znać w komentarzach, co robimy, słuchajcie, czy robimy to nowe konto, i dajcie znać w komentarzach, na którym ranku macie El Primo, i zapraszam was na moje codzienne streamy z Brawl Stars. Pozdrawiam ciebie, Tom Pro. Za dzisiaj wam dziękuję bardzo serdecznie, trzymajcie się cieplutko, widzimy się w następnym odcinku z Brawl Stars. Pozdro, yo!